wszystkim, znowu pan siedem, szycią, faktorio, leniwy skurcze byk. Dobra, parę odcinków temu ryba kawalarz wspomniał o tym, że mam tutaj za dużo automatów montażowych. Ponieważ co prawda zaawansowane pakiety naukowe potrzebują 30 miedzianych drutów na 13 sekund, czyli powiedzmy około 1 na sekundę. Ale fabryka produkuje 2 na raz, więc tego nie wziąłem pod uwagę. Tego nie potrzebujemy dwóch. Potrzebujemy tylko jednej na każde dwie fabryki. Jedna, dwie, jedna, dwie. Tak. Ryba kawalarz proponował, żeby wstawiać bezpośrednio z fabryk druty. Ale ja tu widzę pewien problem, że nie będziemy nadążać z produkcją, ponieważ czerwone podajniki... Tak, musielibyśmy to robić czerwonymi podajnikami, ponieważ tutaj muszę mieć również linię na moduły prędkości. Więc musiałbym to robić czerwonymi podajnikami, one są dużo wolniejsze, więc myślę, że mógłby być problem właśnie z wydajnością tych. Więc co zrobię? No tutaj po prostu zaupgrade'uję sobie ten pas do czerwonego, żeby nadążał dostarczać te wszystkie druty. I tutaj może po prostu dodam drugi podajnik. Dobra, mamy dalej problemy z prądem, więc dostawmy kolejne. Dobra, jak tam zapasy 146, więc możemy sobie dostawić kolejny segment. Ciach. Tak, wszystko staje, jak mamy za mało prądu. Tak, sytuacja się poprawia, kiedy już pojawia się dzień. Ale w nocy mamy problemy. Dobra. To była jedna rzecz, którą się miałem dzisiaj zająć. Drugą rzeczą to nasze rzeczy ropowe. Ponieważ okazuje się, że... Dwie dodatkowe. Tak, dopóki idzie pełną parą produkcja paliwa stałego, to mamy za mało gazolu, ponieważ dużo nafty na to idzie. I w efekcie nadal mamy deficyt gazolu, nawet po dodaniu tych dwóch dodatkowych rafinerii. Więc dorobiłem sobie dwie dodatkowe. I sobie je teraz postawimy. Może 6 rafinerii wystarczy nam na nasze potrzeby. Dobra, jeszcze raz. Gdzie miałem mój schemat? A, wyrzuciłem. Dobra, nowy schemat. Zrobię coś takiego. Troszkę będzie trzeba tam poprawić. Okej. Okay. Ciągniemy też tą wodę, żeby inną drogą sobie leciała. W sumie mogłaby sobie tutaj lecieć i nie byłoby problemu. Tak. Tak. Powiedzmy tutaj już normalnymi. Dobra. Jak to będzie można też uprościć wtedy. Dobra. Gdzie ten schemat podziałem? Tutaj. Okej, tylko chyba troszkę muszę dalej to zrobić. Podziemne. I tak. Dobra. Tutaj to przeszkadza. Więc to przeniesiemy. Okej, nawet nie trzeba. I dostawmy to. Tak. Wszystko chyba będzie dobrze.
A, tylko tutaj jeszcze trzeba. Tak i tak. Jeszcze prąd tutaj. Dobra. Tutaj również poprawię rury, żeby lepiej wyglądały. Niech robocik już to postawiał wszystko. W sumie tutaj musimy postawić. Albo tak zrobić. Dobra, niech będzie. Dobra, chyba działa, co? A nie, jeszcze ropy brakuje. Dobra, już. Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Ponadto zaczynam brakować ropy. Nasze zapasy maleją. Możemy z tym robić dwie rzeczy. Albo podłączyć sobie te złoża ropy i zrobić sobie tutaj pociąg, który będzie dostarczał ropę z tego. Albo możemy zacząć ładować moduły szybkości do kiwonów. Ponieważ kiwony również mają dwa miejsca na moduły. Jak będziemy w nich ładować moduły szybkości, to będą one szybciej wydobywać ropę i troszkę nam to pomoże. Ale ostatecznie myślę, że to złoże będziemy również chcieli podłączyć. Ale dobra, na razie potrzebujemy modułów szybkości do badania. Chcę jak najszybciej Coveraxa zbadać. Potem zająć się innymi rzeczami. Więc na razie... Na razie mam nadzieję, że tyle nam wystarczy. Niedługo skończy nam się... Znaczy skończy się... Zapełnimy... tak, zapełnimy magazyn na paliwo stałe, więc tutaj produkcja trochę spowolni i to powinno troszkę wyrównać nasze braki. Ponadto zmniejsza się również nasz zapas kwasu siarkowego, więc to również musimy zwiększyć produkcję. Przy okazji możemy już wyeliminować ten brzydki pas i tutaj dostarczać żelazo siecią logistyczną. Co nie byłoby takim głupim pomysłem. Ale dobra, po kolei. Najpierw dwie dodatkowe zakłady do plastiku. W ten sposób. Zmienimy również wyrównywacz. Przeniesiemy go stąd. Tutaj musimy przenieść. Dobra. Chyba dalej starcza nam wydajności pasa, chyba tak. Dobra. Teraz te dwa. Dajcie produkować plastik. Tak, i braki w gazolu. Dobra, to jedna sprawa. Rafinerie działają tak, w pełnej wydajności. Ropy szybko nam ubywa. Więc może po prostu przyt na produkcję stałego paliwa. Na razie aż tak dużych zapasów nie potrzebujemy. Zwiększmy również produkcję kwasu siarkowego. To było ratio mniej więcej 3:2, coś takiego. Więc dostawię sobie dwie fabryki na kwas. A jedną z fabryk kwasu zamienimy na fabryki siarki. Fabrykę siarki. No i dobra. Tutaj musimy to poprawić w ten sposób. Nie, nie w ten sposób.
tak. Dalej musimy już puścić zwykłą. Tutaj musimy dać rurę w ten sposób. Ok. W sumie możemy zrobić tak. I tutaj również trzeba poprawić to. Ale ty produkujesz? Czego ci brakuje? Wody ci brakuje. Okej. A, tutaj nie podłączyłem jeszcze. Dobra, działaj. To przeniesiemy. Chociaż w sumie mógłbym tutaj zrobić po prostu system logistyczny, ale... Troszkę idzie tego żelaza, a już mam gotową linię, to nie ma sensu tego zmieniać za bardzo. Okej. Działaj. Tutaj musimy przedłużyć ten... chwila. Pierwsze podajniki, tak, musimy zrobić. I tak powinno być ok. A? Nie będzie ok. Ponieważ musimy jeszcze rury zrobić. Ale rury możemy tak zrobić. I wtedy będzie ok. Ok. Dobra, jeszcze prąd. Czego ci potrzebuję? Czego potrzebujesz? Więcej siarki potrzebujesz. Nie mamy więcej siarki, ponieważ brakuje nam gazolu. Dobra. Tutaj to zacznie się powoli magazynować. Powoli. Tak, jestem troszkę zadziwiony, że aż 6 rafinerii nie wystarcza z takim zapotrzebowaniem. O, patrzcie, węgla nam również nie starcza. Dobra, więc działajmy od razu z tym. Nie, to za daleko. Szczęście węgla mamy tutaj sporo, na miejscu. Jak zużyjemy ten węgiel, mamy jeszcze tutaj węgiel i jeszcze tutaj węgiel. Więc przez długi czas nie będziemy musieli robić coś takiego jak pociągi z węglem. Mam nadzieję. Ok. Dobra. Jeszcze prąd. I działajcie. No i dobra. To jeżeli chodzi o naszą produkcję plastiku. A właśnie, mamy jeszcze poprawić tutaj produkcją... produkcją zielonych płytek. Zaraz to zrobimy. Tak, brakuje już nam sporo miedzi. Z następnym... Następnym krokiem będzie dołączyć kolejną kopalnię miedzi. Poza tym chyba mniej więcej wszystko mamy, co potrzebujemy. Nie, patrzcie, jednak to mniej więcej zaspokaja nasze obecne zapotrzebowanie. O. Nie uruchomiłem wszystkich fabryk, dobra. Dobra, to nam... dobra, mamy teraz nadmiar nafty. Więc jak zwiększymy sobie cracking nafty, to również poprawi naszą sytuację z gazolem.
Więc teraz tak to zrobię. Mamy 3, wiecie co? Myślę, że po prostu dostawię kolejne 3. To wszystko będzie ok. Ok. Znowu ta rura z wodą nam wchodzi w grę. Dobra. Będzie mniej więcej tak. Dobra, to może postawmy... Nie, nie. Dobra. Skasuję na razie tą rurę z wodą. Pewnie dużo rzeczy mi przestanie działać, ale spoko. Postawię to wszystko. Dobrze, dobrze. I za chwilę... ogarniemy tą rurę z wodą. Jeszcze tutaj potrzebujemy prądu. Da się to ładnie zrobić. Tak, tutaj usunę to. Zrobię ją tak. Zrobię tutaj, zrobię tutaj i zrobię tutaj. I voilà. Dobra. Czego wam brakuje? Nafty. Dobra, więc zrobimy tutaj, tutaj i będzie już nafta. Dobra. Dobra, to mam nadzieję, że już zaspokoi nasze problemy z gazolem. Na razie. Na razie idzie do góry. Chcemy również, żeby nafty było mniej. A może i nie. Ewentualnie dostawimy jeszcze troszkę więcej tych. Ale dobra, na razie poobserwujmy, jak to wszystko będzie działać. Na pewno nasza produkcja plastiku jest dużo ładniejsza. Chociaż tak. Większość tych nowych fabryk jeszcze nie produkuje. Ponieważ mają za mało gazolu. No dobra, na razie poobserwujmy. Zobaczę, jak to będzie działało i ewentualnie później podostawiam kolejne rzeczy. Na razie zróbmy również to, co planowałem. Czyli tutaj to zupgrade'ujemy do zielonych, do czerwonych pasów. I patrzcie, miedzi również tutaj brakuje. Dobra. Poproszę moje pasy czerwone. Brakuje nam sporo miedzi, ponieważ brakuje nam już, tak, chyba mamy duże po prostu problemy z... albo nie. Tak, tutaj dużo miedzi nie dociera, znaczy rudy miedzi. Więc tak, generalnie, potrzebujemy więcej rudy miedzi, na to wygląda. Żeby to wszystko zasilić sprawnie. Ponieważ pierwszy pas w ogóle już prawie nie otrzymuje miedzi. Okej. Okay. To będzie kolejna rzecz do ogarnięcia. Na razie dokończmy to najpierw. Tutaj to również pozamieniam na czerwone. No i dobra. Chodzi mi o to, żeby był szybszy wypływ, żeby te pierwsze fabryki się nie nudziły.
No tak. Aż kiedy zwiększyliśmy produkcję czerwonych, one również zwiększyły zapotrzebowanie na miedź, chociaż aż tak bardzo one nie potrzebują miedzi. Okej, okay, tutaj jest ładny widok. Mamy już pełen stack plastiku, więc widać, że zwiększenie produkcji plastiku już poskutkowało. Co tam dalej nam jeszcze brakuje, poza tym, że cały czas czerwonych układów? No w sumie generalnie mniej więcej wszystko ładnie działa. Dobra. Jak tam nasz zapas paneli? Gdzie one były tutaj? Dobra, mamy 126, więc możemy kolejny sobie pobudować. Dobra. Garowoportu potrzebujemy. Chociaż może niekoniecznie. Wszystko powinno chyba być w zasięgu tego roboportu dalej, jak to skasujemy. Tak. To musimy skasować, nie aż będzie nam w drodze. Będzie nam zawadzało. To musimy skasować. Ten radar przeniesiemy powiedzmy gdzieś tutaj. Okej, będzie poza zasięgiem sieci. Możemy pobudować to tutaj. Wtedy ten roboport, co tutaj pobudujemy, będzie jeszcze w zasięgu sieci. Co jak on się postawi, to tutaj rzeczy również się dostawią. To możemy skasować. I powiedzmy, że dostawimy tutaj z powrotem ten posterunek obronny na wszelki wypadek, gdyby coś do nas chciało dojechać. Okej. Dobra. Daliśmy robotę robotom. A my sami teraz musimy się napracować nad tą miedzią. A do tego zdecydowanie musimy pozbyć się tych wszystkich. Ponieważ jak tutaj zaczniemy kopanie, to oni naprawdę będą wkurzeni. Dobra, gdzie był mój czołg? Mój czołg zaparkowałem gdzieś tutaj. Wiecie co? Może ja zbuduję sobie kolejny czołg po prostu. Czego do tego potrzebuję? To jest w logistyce czołg. 32 silniki. Miałem gdzieś tutaj magazyn silników, czy nie? Albo nie. Ale spoko, mam tutaj duży zapas, więc mogę tutaj zgarnąć po prostu wszystkie. I tak, dobra. Czołg. Będą tak, silniki, zaawansowane układy, stal i trybiki, które powoli mi się kończą. Dobra, dzięki. Tak, ładnie obserwować, jak rzeczy różne jeżdżą. Szkoda, że ich tak mało. Tak, ale będziemy nad tym pracować. Tak, generalnie nam miedzi brakuje. To jest nasz największy problem obecnie. Dobra, no to do roboty. Na przejściach dla... Tak, na torach kolejowych trzeba uważać. Niezliczona liczba inżynierów, konstruktorów zginęła pod kołami swoich własnych pociągów. Nie, nie pociągów. Tak, pociągów. Dobra, póki co jeszcze jestem w sieci. Zamówię sobie trochę paliwa stałego. A, widzieliście, jak pognał na tym paliwie stałym. Czy mam nadzieję, że już korzystają z paliwa stałego? Sobie mogę zobaczyć. A, nie mogę zajrzeć do paliwa w ogóle. Tak, już powinien jeździć na paliwie stałym, co? No i dobra. Gdzie moje paliwo stałe jeszcze leci? O, tutaj się zbudowali. Nowi obcy. Trzeba będzie również ich pokarać.
Tutaj generalnie chyba będziemy musieli ich wszystkich pokarać. Nie spodoba im się to generalnie, co tutaj zamierzamy robić. Niedługo zrobimy sobie tutaj elektrownię atomową. Jak już rozpoczniemy Coveraxa, to dosyć szybko narobimy wystarczająco uranu 238, aby móc się bawić w atomówkę. Dobra, nic nie jedzie. Dobra, mój czołgu. Trzymaj resztę węgla, trzymaj to paliwo stałe. Trzymaj amunicję. No i dobra, jedziemy karać obcych. Za to, że żyją. Właśnie, ma wydajność 85%. Czy teraz korzysta z węgla? Chyba tak. Dobra, zobaczymy, jak wydajność wzrośnie, kiedy zacznie korzystać z paliwa stałego. No to ciekawi, czy pojazdy na węgiel mają karę do wydajności? Wygląda na to, że tak. Dobra. Te robociki ponaprawiajcie rzeczy. Będziemy przyciągać sobie prąd. A, nie mam amunicji. Złą broń miałem ustawioną. A. Tak. Czołg wytrzymuje takie rzeczy bez problemu. Dobra. Jest mój schemat. Tutaj jest schemat. Postawię sobie tak. Dobra, tutaj mamy z radarem. Mamy jeszcze spory zasięg. Czerw się tutaj pobudował. Patrzcie. Nie wiem, co on tu robi, ale mi się nie podoba. Nie wiem, czy to był zaczątek nowej bazy. Dobra. Ciągniemy dalej prąd w tym kierunku. Idziemy przez las. Dużo ich. Może być, mamy problem z tym. Ale dobra. Może zniszczymy spawnery. To się zaczniemy nimi zajmować. Możemy potracić parę robocików w trakcie tego, ponieważ one będą wylatywać, próbować nas naprawiać i będą otrzymywać obrażenia. Ale cóż, trudno. Ofiary wojny poświęcają się dla dobra przemysłu. Ja zatrzymam się, żeby mogły się ponaprawiać wszystkie. Tak? Ja mam amunicji jeszcze. Tak, to sporo mnie kosztowało, ale mam jeszcze dużo. Dobra. Zaciągniemy tutaj nasze kapitalistyczne wieżyczki laserowe. Straciliśmy dwa, ale dobra. No i w sumie te również przydałoby się pokarać. Zanim zaczniemy się za tą miedź zabierać. A jak tam? Przy okazji, zaczęła się dopiero moc. Jak tam nasza moc wygląda? Całkiem nieźle. Chyba. Przy okazji powinniśmy już mieć jakiś całkiem spory zapas, tak, 50 tych, więc wiecie co, może na razie sobie skończę karanie obcych. Wrócę sobie do bazy i powrzucam te wszystkie moduły wydajności, które naprodukowałem, żeby zwiększyć, to nam sporo zaoszczędzi naszą produkcję mocy. A raczej energii elektrycznej. Pamiętajcie, dzieci, w gniazdkach nie macie prądu, macie napięcie. Albo na odwrót. Nie pamiętam. Dobra, ale to będzie tyle w tym odcinku.
Zdecydowanie musimy podpiąć sobie kopalnię miedzi, ponieważ to nam brakuje. Ewentualnie będziemy musieli postawić kolejną linię przetapiaczy, żeby nadążyć nad naszym dużym zapotrzebowaniem na miedź. I zobaczymy, może wtedy również będziemy potrzebowali zwiększyć produkcję stali, znaczy żelaza. Ponieważ jak zwiększymy produkcję miedzi, to również zwiększymy zapotrzebowanie na żelazo. I tak, i Coverax już się powoli kończy, więc w następnym lub za dwa odcinki uruchomię przetwarzanie Coveraxa. Coveraxa. I będziemy się powoli bawić energią atomową. Ale dobra, to na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!